działanie nasze przyczyniło się do efektów widocznych, jakie są dzisiaj u nas widoczne w całej naszej gminie. Swoje podziękowania w szczególności kieruję do wiceburmistrzów Piotra Psikusa i Rafała Barszewskiego, do radnych Rady Miejskiej szóstej kadencji w latach 2010-2014, sołtysów, pracowników Urzędu Miasta i Gminy, dyrektorów i pracowników szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, Wieruszowskiego Domu Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, do prezesa i pracowników przedsiębiorstwa komunalnego, do kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, do kierownika i pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnień na Podzamczu, do druhów strażaków, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i mediów współpracujących z gminą, do starosty i zarządu powiatu wieruszowskiego wraz z pracownikami, wójtów, przedsiębiorców, instytucji, z którymi miałem przyjemność współpracować i współtworzyć gminę Wieruszów. Serdecznie dziękuję również księżom za czynny udział w życiu naszej gminy, zarządowi województwa łódzkiego, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, wszystkim tym, którzy angażowali się w sprawy naszej gminy, mojej rodzinie, w której zawsze miałem oparcie, moim przyjaciołom, którzy byli ze mną w szczęśliwych i trudnych chwilach. Dziękuję mojemu komitetowi wyborczemu i wszystkim, którzy byli zaangażowani w moją kampanię wyborczą. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Was, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Wieruszów. To dzięki Waszym głosom poparcia miałem możliwość reprezentowania naszej gminy podczas poprzedniej kadencji. Traktuję to jako wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy docenili moją dotychczasową pracę i oddali na mnie 2043 głosy w tych wyborach, jak również tym, którzy w nich uczestniczyli i dokonali wyboru zgodnie ze swoim sumieniem. Odchodzę z urzędu z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i choć niektórzy nie są w pełni usatysfakcjonowani z moich działań, osobiście uważam, że zawsze można było więcej i lepiej, ale ja przez 4 lata działałem z wszystkich sił, angażując się w pracę w 100% i dzięki temu udało nam się w przeciągu tych 4 lat dokonać wielu zmian na lepsze w Wieruszowie i w gminie Wieruszu. Nie było to łatwe, ale uważam, że warto było się starać. Ciężka praca, ciężko pracować, stawiać czoła często niesprawiedliwej krytyce, którą mam nadzieję zweryfikuje życie. Jako obywatel tej gminy nadal będę interesował się sprawami z nią związanymi. Zachęcam do tego także wszystkich mieszkańców, którzy poparli moją osobę w tych wyborach. Gratuluję nowo wybranemu burmistrzowi Rafałowi Przybył i życzę mu realizacji swoich planów dla dobra naszej lokalnej społeczności i naszej małej ojczyzny. Gratuluję również nowej Radzie wyboru na radnych Rady Miejskiej w Wieruszowie. Dziękuję.